Trudno mówić dosłownie o początkach polskiej motoryzacji, ponieważ w czasach, gdy konstruktorzy zaczęli wymyślać pierwsze samojezdne pojazdy, czy to parowe, czy przy użyciu silników spalinowych, państwo polskie nie istniało na ówczesnych mapach Europy i znajdowało się w okresie rozbiorów. Zatem polscy wynalazcy nie uczestniczyli w tych epokowych wydarzeniach rewolucjonizujących sposób poruszania się ludzi. Gdy samobieżne wehikuły przybierały coraz dojrzalszą formę na terenach zaborów, nie było dane rozwijać tak zwanej polskiej myśli technicznej, ponieważ zaborcy ziem polskich nie traktowali jej jako możliwości rozwoju przemysłowego. Traktowali za to polskich obywateli jako tanią siłę roboczą. Zakłady górnictwa, hutnictwa czy przemysłu metalowego pracowały na potrzeby Imperium Rosyjskiego, Królestwa Prus i Cesarstwa Austriackiego. Jednak pomimo niesprzyjających warunków znajdowali się polscy pasjonaci i konstruktorzy, którzy pracowali nad samobieżnymi pojazdami zdolnymi do przewozu osób. Za pierwszego z nich uznaje się Stanisława Baryckiego, który w 1883 roku, jakiś czas przed wynalezieniem sprawnego silnika spalinowego, próbował zbudować pojazd poruszający się po tak zwanej kołowej jezdni, kładzionej przed sobą, na zasadzie pojazdów gąsienicowych. We wnętrzu ogromnego koła mieściło się siedzenie kierowcy, a wóz toczył się po szerokiej obręczy. Pojazd ten nazwano jaskółką. Ale niestety brakowało napędu zdolnego poruszać ten wehikuł. W tamtym okresie nie istniały żadne sprawne jednostki napędowe, dlatego liczono na siłę ludzkich mięśni lub wiatru. Niestety Barycki stracił wszystkie pieniądze na realizację swoich pomysłów i zaniechał prób rozwijania pojazdu. Mimo to udało mu się zapisać w pamięci jako wynalazca pierwszego polskiego pojazdu samobieżnego, ale bez własnego napędu. Fabryka, z której wywodzi się jeden z zakładów Fiat Auto Poland, dawniej fabryka samochodów małolitrażowych, powstała w Bielsku w 1872 roku. Kowal miedzi Karol Ochsner założył tam nieduży warsztat wytwarzający pompy strażackie, studzienne i rurociągi. W pierwszych latach XX wieku po zmianie nazwy zakład produkował maszyny na potrzeby rolnictwa i austriackiej kolei. W 1878 roku z trzech oddziałów fabryki powstał jeden zakład, którego późniejsza nazwa Bispol powstała od skrótu trzech nazwisk – Bartelemus, Suchy i Pollak. Wytwarzano tam wyroby kute na gorąco, następnie odlewy, a jeszcze później odlewy motoryzacyjne. Po upadku powstania listopadowego jego dwóch uczestników, Walenty Lipiński i Mateusz Beksiński, wykupili w Sanoku mały dworek z zabudowaniami gospodarczymi i zaadaptowali go na potrzeby warsztatu kowalsko-kotlarskiego. Ten mały zakład był kolebką dzisiejszej fabryki autobusów i przyczep. W 1891 roku zakład rozpoczął produkcję wagonów towarowych dla austriackich kolei państwowych w Krakowie. Zakład w Sanoku stał się jednym z największych producentów wagonów kolejowych na terenie ówczesnych Austro-Węgier. Pierwsze tramwaje jeżdżące po Krakowie od 1901 roku też pochodziły z Sanoka. W latach 1926-1928 zakłady w Sanoku rozpoczęły działalność w branży motoryzacyjnej. Na zamówienie regionalnych firm komunikacyjnych wyprodukowano 10 autobusów Polska Lancia, nazywanych popularnie Lux Torpedami, zbudowanych na drewnianym szkielecie oraz na importowanych włoskich podwoziach Lancia Pentayota. Jednak ze względu na ogromne zamówienia na tabor kolejowy, produkcja autobusów nie rozwinęła się w tamtym czasie na większą skalę.
Oczywiście zakładów na ziemiach polskich będących podwalinami pod późniejszą produkcję motoryzacyjną było o wiele więcej, ale trudno wymienić je wszystkie. Może nie były to fabryki bezpośrednio zaangażowane w przemysł motoryzacyjny, ale wiele z nich przetrwało wiek, a może dłużej, na których oparto wiele lat później produkcję samochodów. Na drogach znajdujących się w zaborach rosyjskim, austriackim i pruskim zaczęły pojawiać się pierwsze automobile. W Warszawie pierwsze z nich pojawiły się w sierpniu 1896 roku. Stanisław Grodzki odbył Peugeotem jazdy pokazowe. Był to pierwszy udokumentowany pokaz samochodu na ziemi polskiej. Pierwszym pojazdom oczywiście daleko było do doskonałości, a stan dróg pełnych dziur i wybojów jeszcze bardziej przyczyniał się do ich awaryjności. Samochody wymagały ciągłych napraw, a o warsztatach i wyspecjalizowanych mechanikach w tej dziedzinie można było zapomnieć. Paliwo było dostępne jedynie w aptekach lub w mydlarniach renomowanych firm krajowych. Później można było je nabyć w ręcznych pompach zlokalizowanych przy warsztatach naprawczych. Pionierzy takich warsztatów prowadzili też szkoły prowadzenia samojazdów. Na terenach Polski w tamtym okresie nie było żadnej fabryki ani montowni samochodów. Ale za to pojawiały się konstrukcje wykonywane w małych rzemieślniczych warsztatach. Były to zazwyczaj drewniane konstrukcje umieszczane na sprowadzonych podwoziach z zagranicy. Taką działalność prowadził Jerzy Rentel, który od 1905 roku przyjmował zamówienia na karoserie samochodowe. Dwaj warszawscy entuzjaści, Wincenty Schindler i Henryk Brzeski, w 1904 roku w fabryce powozów zbudowali dwa bliźniacze, ośmioosobowe omnibusy na zagranicznych podwoziach, napędzane francuskimi silnikami spalinowymi Mutel. Za pierwszy udokumentowany samochód osobowy powstały na ziemiach polskich uważa się dwumiejscowego Stara zbudowanego w 1912 roku w pierwszej krajowej fabryce samochodów i motorów w Krakowie. Zakład powstał z połączenia dwóch przedsiębiorstw, spółki omnibusów automobilowych i firmy Star, która stanowiła przedstawicielstwo fabryki Lauren and Clement. Spółka omnibusów początkowo wykonała dwa prototypowe małe samochodziki typu cycle car. Zamierzano podjąć ich seryjną produkcję. W 1913 roku 50 samochodzików, a w następnych latach 100 sztuk rocznie. Niestety brak funduszy nie pozwolił na realizację tego zamierzenia. W 1917 roku trwały wysiłki z budową fabryki samochodów pod nazwą Automotor, a w latach 1915-1919 w Ursusie trwały prace nad konstrukcją prototypu ciągnika polskiego naukowca Karola Taylora. Ciągnik jednak nigdy nie wszedł do produkcji, do czego przyczynił się m.in. wybuch I wojny światowej. Wojna zakończyła również działalność organizacji automobilowych na terenach polskich. Praktycznie wszystkie auta będące w posiadaniu prywatnych właścicieli lub członków różnych klubów zostały zarekwirowane na potrzeby wojska. Konflikt przyniósł wiele zniszczeń i większość fabryk przestała istnieć, a maszyny i osprzęty wywieziono. Większość została wywieziona na tereny rosyjskie, a Niemcy po przejęciu Warszawy dokończyły dzieła, rabując resztę sprzętu, instalacje elektryczne, materiały żeliwne i kolorowe, a nawet metalowe płyty podłogowe. Pierwsze kroki motoryzacja stawiała, gdy nie istniało państwo polskie, a później wojna skutecznie ukróciła rozwój polskiego przemysłu. Dlatego też w historii automobilizmu trudno znaleźć wzmianki o polskich wynalazcach, którzy przyczynili się do jego rozwoju. Mało kto wie, że na przykład jeden z największych pianistów wszechczasów, urodzony w 1876 roku w Krakowie, dał się poznać jako wynalazca w dziedzinie motoryzacji.
Dzięki niemu właśnie zawdzięczamy wycieraczki samochodowe, na których pomysł wpadł, obserwując ruchy metronomu. Inny jego patent dotyczył pneumatycznych amortyzatorów, których sztywność mógł regulować sam kierowca podczas jazdy. Pomysł ten po raz pierwszy wykorzystała nowojorska policja, która sprawniej mogła poruszać się po dziurawych drogach. Kto wie, jakby potoczyły się losy polskiej motoryzacji, gdyby nie zabory i wybuch wojny światowej. W następnym odcinku z serii historii polskiej motoryzacji omówimy samochody okresu międzywojennego. Jeśli podobał Ci się film, subskrybuj kanał i zostaw po sobie jakiś ślad. Cześć!